Z drugiej strony Grey uruchomił, no nie wiem, potencjał jakiejś seksualności u kobiet też już trochę starszych, prawda, które nagle stwierdziły, że istnieje jakieś interesujące życie seksualne, niekoniecznie z tym gościem, który siedzi na kanapie i obala czteropak browara, oglądając mecz w telewizji. Już niebawem, bo w dniach 28-30 sierpnia odbędzie się tegoroczna, wyjątkowa, bo pandemiczna edycja Big Book Festiwalu. My jesteśmy jednym z patronów medialnych tej imprezy i z tej okazji oczywiście będziemy na niej gościć. Nim to się jednak stanie, zapraszamy Was na rozmowę z Krzysztofem Wargą, którego książka Dziennik Hipopotama będzie jedną z 10 premier festiwalowych, a po rozmowie z autorem o największych atrakcjach festiwalu odpowie jedna z jego organizatorek, Anna Król. Zapraszam. A czym się różni kultura popularna od masowej? Kultura popularna może być wartościowa bardzo, tak? Kultura masowa jest kulturą festynu wyłącznie. No, większość kultury, na dobrą sprawę, dzisiaj jest kulturą popularną. Kiedy ja oglądam spektakle Warlikowskiego, którego jestem dosyć mocnym fanem w ogóle, to ja tam widzę, że przede wszystkim mamy do czynienia z wielką sztuką. Ale ona jest na pograniczu tak zwanej kultury wysokiej i popularnej. Zresztą dzisiaj podział na kulturę wysoką i popularną jest kompletnie bez sensu. Tak, jest jedna kultura. Może być dobra albo zła? Tak, jest dobra albo zła po prostu. Ale obok tego jest kultura masowa, przez którą rozumiem, no kurczę, no gale disco polo i jakieś tam maratony kabaretów, tak. Czyli Szczepan Twardoch to jest kultura popularna, ale Blanka Lipińska to kultura masowa. No jeżeli pan chce mnie tak tutaj przyłapać na tym, to bym powiedział, że może tak, tak, tak. Ale raczej powiedziałbym prościej, tak. Szczepan Twardoch jest po prostu kulturą. Jest kulturą popularną, jest literaturą gatunkową, ale też wartościową. W muzyce, filmie, serialach mamy do czynienia, no serial przecież jest na dobrą sprawę takim przedstawicielem kultury popularnej jak najbardziej. A z drugiej strony mamy w przypadku seriali, które są fenomenem ostatnich lat, no arcydzieła absolutne, które nieraz przerastają artystycznie filmy kinowe formalnie wysokoartystyczne. Wszystko się wymieszało, ale to wynika również z demokratyzacji. Dlatego, że kiedyś no, był wyraźny podział, że jedna kultura wysoka była dla, nie wiem, dla jakichś elit, prawda? I była ta kultura, nie wiem, popularna dla mas. Z drugiej strony Szekspir, na Boga, no. Szekspir był po prostu dla ludu też, tak? Tak samo jak teatr. Był teatr dworski i był teatr taki popularny. I dzisiaj właściwie te podziały są kompletnie bez znaczenia. Oprócz tej kultury masowej, z którą ja mam zasadniczy problem. Nie mogę jej zanegować. Czy się sprzedaje się lepiej? Zawsze się sprzedaje lepiej, więc moja pozycja tutaj jest pozycją Don Kiszota oczywiście, tak? Który wali wiatrak bez sensu. Bo mój opór. Symboliczny opór przeciwko Zenkowi Martyniukowi, prawda, jest z góry skazany na porażkę. Ja mogę tylko artykułować swój pewien sprzeciw, tak? No ale sprzeciwianie się Zenkowi Martyniukowi to łatwizna przecież. Łatwizna, ale to nie znaczy, że mam akceptować jakby to, tak? Ale wystawia się pan na taki łatwy strzał, że krytykując literaturę popularną, po prostu zazdrości pan jej autorom, którzy sprzedają dużo więcej, dostają Mercedesa, noszą fajny garnitur i w ogóle są tacy... Tak, i biorę to na klatę. Tacy strasznie są fajni, a pan narzeka na to, że... Nie, ja uważam, że... Powieść... Nie, ja uważam po prostu, że żyjemy w kulturze absolutnie oportunistycznej. Tak? To znaczy to, czego mi tak naprawdę brakuje, to tego, co było chociażby w latach 90. Czyli dosyć konkretnego sporu i debaty wokół literatury. Lata 90., kiedy nie wiem, wybuchły, powiedzmy, kariery Andrzeja Stasiuka, Olgi Tokarczuk, wtedy jeszcze Manueli Gretkowskiej, uważanej za ambitną autorkę, jeszcze kilku innych pisarzy i pisarek, to był jednak moment, kiedy toczył się spór wokół tej literatury.
No, spoczął się spór wokół nagród. Istniała coś takiego jak krytyka literacka. Istniała krytyka literacka, której dzisiaj nie ma. A jeżeli jest, to siedzi w niszy i nie ma żadnego wpływu na odbiór, prawda? No, profesor Czapliński może napisać jakiś elaborat. To nie będzie miało żadnego znaczenia. Natomiast toczył się spór. Chodzi mi o debatę, spór, a nawet awanturę, której dzisiaj absolutnie nie ma. Bo dzisiaj rynek wszystkim zawładnął. Tak? Czyli promocja, rynek, gwiazdki. I tylko to się liczy. Jeżeli ja za czymś tęsknię, to tęsknię oczywiście za takim sporem, który zawsze jest ożywczy i on coś wnosi, on tworzy po prostu kulturę. Nie tylko dzieło kultury tworzy kulturę, ale spór, który się wokół dzieła rozgrywa. Natomiast oczywiście, że to jest proste, że ja zazdroszczę, nie wiem, Mercedesa czy kasy, czy coś takiego. Ale na Boga, czy to znaczy, że ja mam milczeć? Że mam się schować w mysiej dziurze i się nie odzywać? Powiem panu, że jak czytałem dziennik Hipopotama, tak się zastanawiałem, czy dziennik... Znam pańską słabość do tych zwierzaków. Czy jednak dziennik dinozaura nie byłby lepszym tytułem? Och nie, nie, proszę mi nie stawiać w pozycji budki suflera. No. Pan widzę pana w takich realiach księgarni czytelnikowskiej z lat 70., 80., gdzie toczyły się zażarte dyskusje literackie, gdzie faktycznie czekało się na każdy tekst prasowy, na recenzję, na to, co krytyk napisze. I to rozgrzewało całe środowisko literackie właśnie, była krytyka literacka, tak? Były zupełnie inne media, książka, myślę, że w ogóle świat literatury to był zupełnie inny i tak sobie myślę, że pan bardzo by do tych czasów pasował, że takie właśnie leniwe snucie się... Za późno się urodziłem, natomiast chodzi o to oczywiście, że mam pełną świadomość tego, że świat się diametralnie zmienił. Nie zmienił się tylko w przeciągu ostatnich 30 lat, on się zmienia z dnia na dzień, a przynajmniej z miesiąca na miesiąc. Tak? I absolutnie nie ma powrotu do takiej sytuacji, że kilku panów sobie ględzi przy stoliku, prawda, i omawia recenzje. Chociaż wspomniany przez pana prezes Suchański, nie wiem czy świadomie czy nie, ale trochę reaktywuje taką kulturę właśnie z stolikowego. To był moment, kiedy, a propos stolika, rzeczywiście powstał stolik. To był pomysł Jurka Pilcha, świętej pamięci, żeby się spotykać co jakiś czas w korektach, tak, na tyłach Placu Zbawiciela. I rzeczywiście spotykaliśmy się tam, natomiast tam nie toczyły się zażarte debaty literackie. To były swobodne rozmowy, które nie miały swoich konsekwencji, powiedziałbym, w żadnym życiu literackim i tak dalej. My się spotykaliśmy raczej czysto towarzysko. Czyli to pozostawało pomiędzy panami? No bo nie ma żadnego pasa transmisyjnego dla takiej dyskusji. Nie, nie. I właściwie nie było takiej potrzeby. To była czysto kwestia czysto towarzyska, powiedziałbym. I natomiast nie jestem dinozaurem. Ja rozumiem, że pan widziałby mnie po prostu zamkniętego w mieszkaniu wyłącznie z roztoczami. Właśnie nie mówię o zamykaniu się. Mówię właśnie o tym takim... świadomie wspominam to snucie się takie leniwe, na które po prostu ma się czas. Nie, między nie. jednym antykwariatem a drugim, między jednym no, wydawcą to raczej, a drugim, wie pan co, proszę. Tu kawiarnia, tu jakieś spotkanie. Nie. To jest takie życie, nie. którego, tak mi się wydaje, że to życie literackie tak się toczyło wtedy. To były inne czasy. To były inne czasy, to były kompletnie czasy analogowe. Czasy, gdzie czas płynął, przepraszam za jakiś pleonazm, wszystko płynęło o wiele wolniej. Dzisiaj jesteśmy tak stymulowani bez przerwy, przez cały czas, ze wszystkich stron, że raczej musimy ograniczać tę ilość stymulacji, żeby przetrwać, żeby nie zostać przestymulowanymi, bo to jest zabójcze. Tak? Big Book Festival 2020, edycja można powiedzieć specjalna. Rok jest specjalny, szczególny, niełatwy, ale festiwal mam nadzieję, że
że będzie szczególny w sposób pozytywny. Bardzo dużo pracy włożyliśmy w to, żeby przede wszystkim zapewnić rodzaj takiej ciągłości spotkania z festiwalem naszym widzom. To jest 8. edycja i ta nasza widownia bardzo wierna, pojawiająca się często od pierwszej edycji u nas, bardzo też dobrze wie, dlaczego ten festiwal wybiera. Wybiera go i ze względu oczywiście na program, na gości, których może tu spotkać, ale jak nam opowiadała między innymi w różnych badaniach czy ankietach, wybiera ten festiwal także ze względu na atmosferę. I to jest chyba coś najtrudniejszego, z czym musieliśmy się zmierzyć. To znaczy, jak sprawić, żeby w tym okresie, w którym jest bardzo dużo ograniczeń, bardzo trzeba na siebie uważać, tę atmosferę też naszym uczestnikom zapewnić. Mam takie poczucie, że to się udało. Festiwal w tym roku odbywa się na szczęście z publicznością. We wszystkich spotkaniach można brać udział osobiście. Natomiast to, co jest nowością dla nas i co ten festiwal naprawdę odróżnia od edycji poprzednich, to jest dostępność dla uczestników, no właściwie z całego świata. Śmieliśmy się, że to będzie pierwszy raz, kiedy mogą nas oglądać i w Nowej Zelandii, i w Koluszkach, i tak naprawdę ten festiwal w tym sensie paradoksalnie rozszerzył swoją widownię w tym roku. Więc to, co jest ważne dla wszystkich, którzy albo obawiają się wciąż przychodzić na wydarzenia, które, no, na których mogą się spotkać z innymi ludźmi, albo właśnie mieszkają czy za granicą, czy w innym mieście, to bardzo zachęcam do tego, żeby festiwal śledzić na naszej stronie internetowej bigbookfestival.pl. To jest strona bardzo rozbudowana. Wiele osób mówi nam, że przypomina platformę Netflixa, bo można rzeczywiście po niej wędrować na różne bardzo sposoby i zgodnie z różnymi ścieżkami. I na tej stronie będzie można oglądać, odsłuchiwać transmisje na żywo ze wszystkich wydarzeń. W tym roku festiwal to jest 36, więc nieco mniej niż zwykle wydarzeń, w tym 10 premier i spotkań z autorami książek premierowych, 10 gości z zagranicy, kilkanaście spotkań, które mają taką formę dyskusji z kilkoma uczestnikami. No i do tego absolutnie wyjątkowy rok, jeśli chodzi o liczbę wydarzeń specjalnych. Te wydarzenia specjalne trochę już chyba budujące naszą markę, bo ludzie bardzo na nie czekają. To są zarówno spektakle teatralne, to są słuchowiska z muzyką na żywo, to są improwizacje i tych wydarzeń jest prawie 10, więc też bardzo, bardzo dużo. No ja bardzo się cieszę na to, że mimo wszystko udało nam się w tym roku wyprodukować, zrealizować, a mnie wyreżyserować wydarzenie otwarcia, które nosi tytuł Bloki Mówią. Także dlatego, że pomimo, że było wymyślane i zapisywane na wiele miesięcy temu, to okazuje się, że dzisiaj w tym sierpniu 2020 roku po okresie pandemicznym i zamknięciu jest chyba jeszcze bardziej aktualne, bo mówi o różnych frustracjach, które w ludziach siedzą, o tym, co chcielibyśmy z siebie jakoś wyrzucić, o czym myślimy, o czym marzymy, z czym się nie zgadzamy, z plejadą wspaniałych aktorów i także z muzyką na żywo, więc na to się sama bardzo cieszę. To będzie rodzaj takiego eksperymentu w przestrzeni publicznej, granego tu właśnie, gdzie jesteśmy, przy Dąbrowskiego 81. Cieszę się oczywiście na to, że uda się nam spotkać z autorami z zagranicy, choć tylko dzięki łączeniom, transmisjom online. Świetni goście w tym roku, między innymi Dawid Grossman na spotkanie, z którym bardzo wiele osób czeka. Świetne premiery, więc to na pewno też wiele osób bardzo, bardzo ucieszy.